Kontynuujemy spacer po naszej przedaukcyjnej wystawie. Kontynuujemy święto designu, a w tej edycji głównie święto ceramiki polskiej. Moim Państwa gościem, gościnią w tej drugiej części jest dr Bożena Kosztuch z Muzeum Narodowego w Krakowie, autorka świetnych publikacji i wystaw na temat ceramiki polskiej i przedwojennej, i powojennej, i tej użytkowej, i artystycznej. Myślę, że bestsellerem jest już książka Kolor i blask, nagrodzona jako książka roku, tak, w Krakowie, jak też opracowanie Monografia Bolesława Książka, fantastyczna biografia czarodzieja z Łysej Góry. Pojawi się dzisiaj i Bolesław Książek, pojawią się dzisiaj i przedmioty przedwojenne i powojenne w tej opowieści, prawda? Bo nie będzie chyba tylko tak, jak zapowiedziałem, że... No myślę, że tak. To znaczy ja od razu powiem, że po tym, co nam opowiedziała Barbara Banaś, jestem bardzo stremowana. My o polskiej ceramice przemysłowej, produkowanej w polskich fabrykach, po prostu możemy słuchać bez końca i możemy opowiadać bez końca. Tej ceramiki unikatowej, artystycznej, jak Państwo widzicie, jest tutaj o wiele mniej. Jak weszłam do tej sali, to zaczęłam się rozglądać, gdzie ona jest, bo wszędzie wspaniałe figurki, wszędzie wspaniałe serwisy, naczynia, które, no nie ukrywam, że też mnie fascynują. I w naszych zbiorach również znajduje się bardzo ładna kolekcja tych obiektów. Nie przygotowałam tak niezwykłych niespodzianek. Niespodzianką może być to, że właśnie dopowiem dwa zdania na temat obiektów przedwojennych, które są tutaj na wystawie, ale może zacznijmy od takiej refleksji, ponieważ no musisz, Cezary, przyznać, że gdy przeglądamy katalogi wystaw z lat 60., 70. i jest tam ceramika, to dominują w nich artyści z Warszawy, czy tego szeroko rozumianego kręgu warszawskiego. Oczywiście wiele jest artystek, artystów z Wrocławia, natomiast jeśli chodzi o Kraków, no to tam jest dosłownie kilka nazwisk. A w ostatnich latach na rynku mam wrażenie, że najwięcej jest tej krakowskiej ceramiki, prawda? Flinowie, Husarscy, Książek, Dudka. Cały czas się zastanawiam, z czego to wynika. Oczywiście bardzo mnie to cieszy, bo są to fajne prace. Ale rzeczywiście jest mniej ceramiki warszawskiej i to jest trochę zastanawiające. I jeszcze kolejna taka uwaga, też właśnie myślę, że może pole do popisu dla badaczy, tandemy artystyczne, małżeństwa, które ze sobą współpracowały, czy to właśnie na polu ceramiki, czy różnych dyscyplin sztuki. No bo mamy właśnie Husarskich, mamy Grześkiewiczów, mamy Fajkoszów, Flinów. Mamy Flinów, których tutaj kilka prac przedstawiamy. Także to też jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, taki interesujący wątek. Rechowiczowie, Gawdzik, Brzozowska i Brzozowski. Tak więc tych małżeństw artystycznych w polskiej sztuce powojennej było rzeczywiście sporo. I wydaje mi się, że ciekawe byłoby przyglądnięcie się współpracy właśnie męża i żony. Czy ktoś dominował, czy ktoś się kimś inspirował, czy oni wszystko razem wymyślali. Jeśli chodzi o Flinów, w których tutaj mamy kilka prac, to... Właśnie jest patera, są wazoniki. Stefania Drechler-Flin była z wykształcenia graficzką. I uprawiała przede wszystkim drzeworyt, linoryt, ale także zainteresowała się ceramiką. Z kolei jej mąż był z wykształcenia rzeźbiarzem po Politechnice Lwowskiej. No i właśnie w latach 60. zaczęli tworzyć ceramikę, nie mając żadnego ceramicznego wykształcenia. Zresztą to jest w ogóle charakterystyczne dla twórców krakowskich, że bardzo wielu z nich było, można powiedzieć, samoukami. Na Akademii Sztuk Pięknych istniała co prawda taka pracownia ceramiki działająca na Wydziale Rzeźby, gdzie zainteresowani oczywiście mogli się uczyć i ją przez wiele lat prowadziła, zmarła, no dosłownie nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu pani Ludwika Szemiot-Bursowa, ale w większości wypadków ci twórcy z Krakowa dochodzili do swoich efektów właściwie można powiedzieć metodą prób i błędów.
Taką ciekawą postacią była Piętkowa, przez której pracownię przewinęło się wiele osób. Ona była wdową po Kazimierzu Piętce. Kazimierz Piętka, no właśnie taka postać, można powiedzieć, legendarna, ponieważ on zmarł w 1951 roku. Zmarł w młodym wieku i był jednym z tych pierwszych powojennych ceramików w Krakowie. On przed wojną pracował w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego. Robił z grafita, malował, projektował witraże. No a po wojnie właśnie założył pracownię ceramiczną. I po jego śmierci tę pracownię przejęła właśnie Stanisława Piętkowa. Razem z nią w tej pracowni działała Zofia Nawrocka, czyli siostra Piętki. No i obie panie po prostu bardzo ten warsztat, można powiedzieć, rozhulały i wielu krakowskich artystów opowiadało, że jakby praktykowali u Piętkowej. Między innymi Leszek Dudka, którego też tutaj piękną paterę mamy, wspominał, że odwiedzał Piętkową i ona również mu doradzała, ponieważ ona miała materiały, miała szkliwa jeszcze pozostałe po mężu. Pracownia Piętkowej niestety uległa rozproszeniu. Teraz na rynku pojawia się coraz więcej jej niewielkich prac, ale wciąż chyba nie ma ich aż tyle, ile właściwie wynika z czasu, z długości czasu, w jakim ona tworzyła, a tworzyła przez wiele lat i jak wiele po prostu zrobiła. Tworzyła naczynia, tworzyła figurki, tworzyła oczywiście takie plakietki do zawieszenia na ścianie, niektóre seryjnie produkowane. Też o Piętkowej wspominała pani Marita Benke-Gajda, która z kolei w ostatnich latach prowadziła tą pracownię ceramiki przy Wydziale Rzeźby na Akademii. Tak więc rzeczywiście to można powiedzieć była taka centralna osoba, jeśli chodzi o to środowisko krakowskie. Leszek Dudka, Cezary podkazał przed chwilą jego paterę, to też rzeczywiście no, wspaniała postać. On był z wykształcenia architektem, ale był także malarzem. Dyplom robił u Hanny Rudzkiej-Cybisowej i zainteresował się ceramiką właściwie pod koniec lat 50. W roku 60. zbudował pracownię w Nowym Wiśniczu. To jest taka miejscowość na południowy wschód od Krakowa i on przez kilka lat tam działał. Pomagał mu Zbigniew Nagraba, miejscowy garncarz, który mu toczył te naczynia i pomagał w załadowaniu pieca, ponieważ to był jeszcze taki piec starego typu, do którego wejście się zamurowywało. I w tym Wiśniczu on dosłownie, nie wiem, 5-6 lat działał, a następnie przeniósł się do Krakowa Bieżanowa, gdzie już założył taką dużą pracownię. Miał tam 3 piece i jak mi opowiadał, zresztą to bardzo dobrze świadczy o tym, jaki miał dystans do swojej ceramicznej twórczości, no, że on tak jak piekarz po prostu robił te naczynia, wsadzał do pieca, wyciągał, sprzedawał je za pośrednictwem cepeli, potem także plastyki. No i rzeczywiście to była taka bardzo duża, w cudzysłowie, produkcja. To były wazoniki, filiżanki, popielniczki, z reguły ręcznie dekorowane jakimiś tam sekwencjami linii. Też takie plakietki dekoracyjne z pięknie przedstawionymi paniami. Ale Leszek Dudka był najbardziej, można powiedzieć, ceniony za swoje rzeźby ceramiczne. I on pod koniec lat 60. wykonał 2 cykle takich potężnych rzeźb. To były Ptaki i Ptaszyska oraz Diabły podkrakowskie. I pokazywał te swoje prace rzeźbiarskie podczas Dni Krakowa. No i rzeczywiście w tamtym czasie to była sensacja. Po pierwsze podkreślano, że to nie są właśnie zwykłe figurki, wazoniki, filiżaneczki, tylko że taka pełnokrwista rzeźba. No a poza tym zwracano uwagę na materiał, ponieważ to on tworzył te swoje ptaki z gliny szamotowej zmieszanej z gliną czerwoną, więc one miały taką zgrzebną formę i opowiadał, że po prostu on zaczynał je rzeźbić od dołu, nigdy nie miał żadnego planu i co mu fantazja dyktowała, po prostu to wykonywał. No i rzeczywiście w tamtym czasie to była wielka sensacja. No ja miałam to szczęście, że poznałam pana Leszka Dudkę. Oczywiście już wtedy nie pracował, miał pracownię przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie. Cały taras miał
można powiedzieć, zawalony ceramiką, którą skądś tam poprzewoził, czy z tego Bieżanowa, czy poprzenosił z różnych miejsc. Potem część tych obiektów, które były w najlepszym stanie, przekazał do zbiorów naszego muzeum, także mamy rzeczywiście piękną kolekcję jego prac. Wspomniałam o Flinach, o tym, że ona graficzka, on rzeźbiarz. I to, co właśnie Barbara Banaś wspominała, ten new look, pikasiaki, to również jest dostrzegalne oczywiście w ceramice artystycznej, w ceramice unikatowej, ponieważ te formy są, też nie są formami, prawda, tradycyjnymi. Też takie nawiązania do jakichś form organicznych, wręcz murowskich, te przeplucia otworami, to jest widoczne nie tylko oczywiście w tej ceramice fabrycznej, ale również właśnie w ceramice unikatowej. I jeśli chodzi o Flinów, to jest ważne i ciekawe. Tu może pokażę Państwu ten wazon. Oni sygnowali swoje wyroby monogramem FF. I no, dzięki temu po prostu od razu wiemy, prawda, z czym mamy do czynienia. Ponieważ no, wiem, że teraz cieszy się popularnością, cieszą się takie popularnością spółdzielnie Millennium czy Reflex. Tam rzeczywiście z nimi łączona jest bardzo dużo ceramiki, natomiast nie zachowała się także dokumentacja. Wiemy, że artyści, ceramicy dostarczali tam swoje prace i oni za ich pośrednictwem one były sprzedawane, natomiast te prace nie są sygnowane, w związku z tym mówi się Millennium, ale tak naprawdę nie wiemy kto. Ktoś z kręgu właśnie tych. Czy to w zbiorach muzeum jest już rozpoznane? Nie. Ta forma? Nie. No właśnie, bo to nie. Jest chyba świetny bardzo przykład. Bardzo podobna jest właśnie. Ceramiki krakowskiej, prawda, tak. Której. Nie I, wiemy, i bardzo kto dużo niestety jest takich anonimowych prac, które były kupowane właśnie przez te dwie spółdzielnie. Wspominałam o tym, że właśnie na rynku jest niewiele ceramiki warszawskiej. Tu mamy przykład, piękny wazon Hanny Główczewskiej. Ona urodziła się w Płocku, już przed wojną studiowała historię sztuki i prawo. Po wojnie uczyła się u Hanny Żuławskiej i należała do tej grupy twórców, którzy z nią pracowali na przykład przy ozdabianiu kamienic na Długim Targu w Gdańsku, ale pracowała również tutaj na MDM-ie. Zegar na Rogu Wilczej i jest takie piękne zdjęcie, jak ona tutaj sobie siedzi i układa te kafelki. To jest właśnie Hanna Główczewska, zresztą tam znajduje się tablica jej poświęcona, ale ona tworzyła nie tylko właśnie takie duże kompozycje, zresztą warto też wspomnieć, że w hotelu Petropol w Płocku znajdowała się jej kompozycja architektoniczna, także taka dużych rozmiarów, ale właśnie wazony czy jakieś plakiety do zawieszenia na ścianie i można powiedzieć, że ona wyżywała się w szkliwach, ponieważ one przepięknie spływały, czy tak jak tutaj właśnie po tym wazonie, zresztą widzicie Państwo, jak pięknie on lśni, ale także te plakiety, te szkliwa jak gdyby się przenikają i tworzą abstrakcyjne kompozycje, a więc są to ceramiczne obrazy. No i właśnie to, że ona również sygnowała swoje prace. Chyba największy zbiór prac Hanny Główczewskiej znajduje się w Łowiczu. Tak. Tu mamy jeszcze jedną warszawiankę, Zofię Czerwosz. I znów mamy tandem artystyczny, ponieważ mąż również był artystą i również robił także ceramikę. Oni też byli malarzami. Ja kilka lat temu byłam na Pradze na wystawie właśnie Zofii Czerwosz. Rzeczywiście bardzo piękne prace, stonowane kolorystycznie, takie niezwykle wyrafinowane, wysmakowane, łączące, można powiedzieć, obraz i grafikę, prawda, bo też jest tu rysunek, który jest bardzo piękny. Ja tu mam zawsze anegdotę, jeżeli mogę wejść w bardzo słowo proszę. Przy Zofii Czerwosz, ponieważ to są prace z początku lat 60., z 62. roku, kiedy zakłady w Pruszkowie przestawiły się na produkcję porcelitu i otworzyły na współpracę zarówno z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, jak i z artystami.
i zapraszały na coś w rodzaju rezydencji czy plenerów właśnie warszawskich artystów. Jedną z takich osób zaproszonych była Zofia Czerwosz, która stworzyła tam całą serię takich plakiet, reliefowo dekorowanych, potem podszkliwnie malowanych. Przywiozła je do Warszawy, zaprezentowała na Saskiej Kępie w swoim domu pracowni. Tam powstało coś na wzór wernisażu, jak gdyby to przerodziło się w taką imprezę wernisażową. I następnego dnia oburzona dziennikarka z Ekspresu Wieczornego napisała, że jak mogła zostać niepoinformowana o takim wydarzeniu. Szybko zorganizowano, bo udało się z terminami, wystawę w Kordegardzie, wystawę tych plakiet. I Ekspres Wieczorny w takim lidzie, w artykule donosi, że nowe, nowoczesne, wspaniałe plakiety Zofii Czerwosz. Ciekawe, kiedy Desa się nimi zainteresuje. No. Odpowiadamy zainteresowała na to się. Zainteresowanie, tak. I może jeszcze tutaj plakieta Leszka Nowosielskiego, bo tu mamy kolejny tandem, bo jeszcze Hanna Modrzewska-Nowosielska i to jest taka rzeczywiście niezwykła kompozycja, ponieważ on chyba jest znany przede wszystkim z tych takich przedstawień, prawda, nie wiem, Szlachty, Wojów, zresztą zaczynał od malowania, kupował białą porcelanę i zaczynał od malowania właśnie takich scen o charakterze historycznym, milenijnym. Byliśmy chyba razem na wystawie w Gdańsku, prawda, tak. Nowosielskich i też to było wielkie wrażenie, ponieważ tam wisiały na ścianach te ich potężne kompozycje, no naprawdę wspaniałe i widać, że artyści odznaczali się wyjątkową fantazją. A Nowosielski był z wykształcenia chemikiem, w związku z tym też technologia ceramiczna no, nie miała przed nim żadnych tajemnic. Ale mamy tutaj jeszcze jednego świetnego technologa. Tak, Bolesław Książek. Wszystkie sygnowane płyty, a więc świadczy to o tym, że zostały wykonane po odejściu ze spółdzielni Kamionka. Kamionka to była spółdzielnia założona pod koniec lat 40. w takiej wiosce Łysa Góra, położonej między Krakowem a Tarnowem. I właśnie Bolesław Książek został tam ściągnięty jako kierownik artystyczny i główny projektant. Także można przyjąć, że większość ceramiki łysogórskiej właśnie z lat 50., 60. to są jego projekty. No i od roku 60. ceramika Książka, a także innych artystów zaczęła się pojawiać w przestrzeni miast, ponieważ zainicjowano wtedy eksperyment łysogórski, czyli przęgnięcie ceramiki w służbę architekturze. Książek był rzeczywiście świetnym technologiem. On uczył się ceramiki podczas wojny w Kunstgewerbeschule, czyli w takiej szkole, można powiedzieć rzemiosł, którą Akademię Krakowską i Szkołę Przemysłową przemienili Niemcy. Tylko że tam wykładali rzeczywiście znakomici profesorowie akademiccy, między innymi Tadeusz Szafran, który uczył ceramiki. On był chyba jednym z najlepszych obok Krzywca technologów, jeśli chodzi o okres międzywojenny. No i Książek był takim jednym z jego ulubionych uczniów. Gdy Szafran pojechał uruchamiać przemysł na Dolnym Śląsku i inwentaryzować, ściągnął tam Książka. Książek tam pojechał z rodziną. No niestety okazało się, że córce dolnośląski klimat nie odpowiadał. Musieli wrócić do Krakowa, a potem się przenieśli do Łysej Góry. No i gdy odszedł z pracowni, już nie miał możliwości oczywiście tworzenia tych wielkich kompozycji, ponieważ no, nie dopuszczono go do pieców tunelowych, które w Kamionce działały. On miał własną pracownię w piwnicy własnego domu. To były takie niewielkie dwa pokoiki. No i w jednym z tych pokoików stał piec, nieduży piec. W związku z tym te wszystkie kompozycje, które on robił, no już miały mniejsze rozmiary. No ale za to wyżywał się, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o fakturę, jeśli chodzi o relief. No i trzeba też uczciwie powiedzieć, że w pewnym momencie zaczął robić to, co się ludziom podobało. A ludziom podobały się motyle, ludziom podobały się kwiaty, mniej podobały im się jakieś kompozycje abstrakcyjne. No i rzeczywiście, no myślę, że te płyty nam też się podobają, prawda? I właśnie są sygnowane przez tego czarodzieja z Łysej Góry. Łączą szkliwo, łączą relief, tutaj jakieś krakelury.
Tak więc rzeczywiście ta maestria technologiczna jest także na tych płytach widoczna. I one, tak jak te patery dekoracyjne, funkcjonowały jako obrazy One ceramiczne, prawda? funkcjonowały One... tak jako obrazy. Czasem robił większe kompozycje złożone z kilku płyt, ale też właśnie po odejściu z Kamionki bardzo chętnie robił kominki. Bardzo wiele kominków u niego zamawiano. I on projektował kominki takie bardzo tradycyjne, ale też bardziej nowoczesne. Natomiast oczywiście te bardziej tradycyjne i im bardziej ozdobne, tym miały większe wzięcie. I właśnie tego typu kominki przede wszystkim u Bolesława Książka zamawiano. Ja mam takie pytanie, te kominki się gdzieś jeszcze zachowały? Zachowały się, są w różnych domach i w okolicach Łysej Góry i nie tylko. Miałam chyba rok temu czy 2 lata temu zostałam zaproszona do jednego z domów w Krakowie, gdzie okazało się, że właśnie państwo mają kominek Książka. Oni kupili już ten dom z kominkiem, no nie bardzo wiedzieli po prostu, kto był jego autorem, natomiast właśnie kupili książkę o czarodzieju, czy córka ich kupiła książkę o czarodzieju i zwróciła uwagę, o macie kominek Książka. I rzeczywiście to jest olbrzymia, nie tylko kominek, ale cała ściana kominkowa, ponieważ też jest mozaika na ścianie obok i okazało się, że to jest dom bliźniak, że w sąsiednim domu jest drugi, skromny kominek. Poza tym zięć Książka, który mieszka w Kędzierzynie, także ma kominek jego i gdy zmieniali mieszkanie, no to po prostu rozebrali ten kominek i przenieśli go do innego mieszkania, no bo jednak tak byli do niego przywiązani, także te kominki wciąż są i one w większości są oczywiście opalane gazem. Znaczy te już oczywiście są nieużytkowe, są jedynie dekoracją, no ale gdyby ktoś chciał, zresztą w domu Książka także były kominki. I to była taka bardzo popularna jego dziedzina twórczości. Ale myślę, że wiemy o co najmniej kilkunastu, które tak, są zachowane. Tak. I w Łysej Górze, i w Tarnowie, no i właśnie w bliższych i dalszych okolicach. Wiele, wiele z nich, ponieważ na przykład w Łysej Górze, gdy do Łysej Góry doprowadzono gaz, to tam już właśnie wszystko przeszło na ten gaz. Tak, bo Łysa Góra była nowoczesną wsią. Wsią, tak, która, jak pisano, zamienia się w miasto i jest szwedzką wsią pod Tarnowem, także i inne o kilkadziesiąt lat do przodu wyprzedziła. Także od razu zapraszam Państwa, ponieważ Małopolskie Dni Dziedzictwa będą w tym roku w Łysej Górze. To jest może jeszcze nieoficjalna wiadomość, może nie powinnam jej zdradzać. 3-4 czerwca to te Dni Dziedzictwa organizuje Małopolski Instytut Kultury i zawsze na mapie są dwa weekendy, zawsze na mapie jest kilkanaście miejscowości w dwa weekendy. Właśnie tam późną wiosną, także teraz spotkamy się w Łysej Górze. Będzie się dużo działo, bo równocześnie jest 50-lecie zespołu Kamionka i też te uroczystości przenieśli właśnie na ten weekend. Kamionka to jest zespół folklorystyczny, który powstał właśnie przy spółdzielni i tancerze, muzycy z Kamionki no, zjeździli cały świat, byli w Egipcie, mają tą wystawę w Zachęcie reklamowało zdjęcie Kamionki w strojach tak, krakowskich pod piramidami no, niesamowite rzeczywiście są te zdjęcia z Egiptu, chodzą krakusy z pawimi piórami i te krakowianki w tych różnych spódnicach, fartuchach, gorsetach, w upale i tutaj pozują pod piramidami czy z wielbłądami. Zresztą odwiedzali też brata Nasera, także byli tam bardzo, bardzo tak godnie, można powiedzieć, podejmowani. Boże, tu pojawił się w międzyczasie obiekt, który nie będzie poddany licytacji w najbliższy czwartek, ale jest dostępny w sklepie internetowym Desa Home. To dlatego, że kiedy mówimy o ceramice krakowskiej, to nie może zabraknąć tak, nazwiska Heleny Husarskiej i Romana Husarskiego, czyli kolejny tandem artystyczny. Patery, ceramika w architekturze, rzeźby, naprawdę twórcy wyjątkowi, tworzący w Przegorzałach pod Krakowem. Zresztą Helena Husarska z domu Burtanówna, a więc córka głównego właściciela fabryki w Ćmielowie. Tutaj nam się pięknie te tematy też łączą. Rzeczywiście znakomita artystka.
też świetna technolożka. Ona przez chwilę prowadziła zajęcia z ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych, ale dosyć szybko z tego zrezygnowała i już skoncentrowała się na pracy we własnej pracowni. Tworzyła wiele pater właśnie takich o abstrakcyjnej dekoracji i niezwykle pięknych, wyrafinowanych kolorystycznie, ale także na przykład odtwarzała technologię wyrobu płytek holenderskich, które do pałaców, które uległy zniszczeniu i między innymi do łazienek, do Nieborowa czy do pałacu pod Gruszką w Krakowie, właśnie takie nawiązujące do tych XVIII-wiecznych fajansowych płytek malowanych kobaltem, właśnie oni odtworzyli tę technologię. No ale oprócz tego husarscy byli również wynalazcami i opatentowali piropikturę, czyli taką taki sposób wykonywania dekoracji w architekturze, który miał uniezależnić ceramikę od wypału w piecu. Ponieważ oni sobie wymyślili, że będą natryskiwać szkliwo na powierzchnię poddaną działaniu wysokiej temperatury. Ona tam była w jakiś sposób podgrzewana, no i to szkliwo jak gdyby wtapiało się w tę powierzchnię. Można to było stosować na betonie, na gruzobetonie. Kilka takich realizacji wykonali, istnieje ich też kilka. Niestety w ostatnich latach została zniszczona, przepraszam, kompozycja na szkole w Kielcach, ale budynek klubu Korona w Krakowie czy jeden z kościołów w Tarnowie wciąż są ozdobione właśnie tą techniką piropiktury, taką niezwykłą, która nazywana była malarstwem ogniowym. Bo w praktyce wyglądało to w ten sposób, że ściany elewacji były rozgrzewane palnikami na przykład. Nie, oni to robili w pracowni. A, i to było ale montowane. Był też pomysł, żeby zrobić takie urządzenie, które będzie podwieszone u góry pod gzymsem i będzie urządzenie nazywające się pająk, które będzie mogło mieć wymienne różne tutaj głowice. I jedna z takich głowic będzie na przykład mogła robić na ścianie piropikturę, jeśli to będzie gdzieś wysoko albo gdy jakieś będą niesprzyjające warunki. Inne urządzenie będzie mogło tworzyć mozaikę, układać sobie płytki mozaikowe. Będzie oczywiście miało być sterowane z dołu takimi specjalnymi przekładniami. Zostało to opatentowane, prasa była pełna entuzjazmu, natomiast oczywiście no nie doszło do działania tego pająka i on pozostał tylko w prototypie. Mhm. Ale on miał być też wykorzystywany do celów różnych przemysłowych. Na przykład tam, gdzie właśnie panowały jakieś szkodliwe dla człowieka warunki, on mógł na przykład być podwieszony i czyścić jakieś powierzchnie. Także nie tylko cele artystyczne, ale także pozaartystyczne. Jak jesteśmy z czasem. Dobrze, jeszcze mamy z czasem. Mamy tutaj trochę nietypowe dla tego autora obiekty, bardzo skromne, ale myślę bardzo interesujące. Tak, mnie bardzo, bardzo zainteresowały te talerzyki Wolanina. Zresztą od razu się przyznam, że ja nie widziałam ich wcześniej na żywo, mimo że wiem, że są w kolekcjach muzealnych i wyobrażałam sobie, że one mają wielkość normalnego talerza. Bronisław Wolanin, no to jest też kolejna taka legenda, prawda, polskiej ceramiki, bolesławiec. Po studiach we Wrocławiu, chyba u Julii Kotarbińskiej, robił dyplom i w 1964 roku trafił do Bolesławca, no i zainteresował się oczywiście tamtejszą ceramiką. I te pierwsze prace jeszcze w latach 60. powstały, w jaki sposób były inspirowane tą dawną ceramiką bolesławiecką. To znaczy takie charakterystyczne rowkowania, żłobkowania, przetarte szkliwa, plastyczne nakładki. I Wolanin opowiadał, że gdy w roku 71 pojechał do Danii, do Kopenhagi, to wtedy zobaczył zupełnie inną ceramikę i właściwie wtedy nastąpił przełom w jego twórczości i pojawiło się to, co najbardziej, prawda, nam się łączy z twórczością Bolesława Wolanina, czyli te takie eleganckie formy, dbałość o szkliwo, o proporcje. A te dwa talerzyki są właśnie niezwykłe, dlatego że to jest wczesny Wolanin. Myślę, że jest jeszcze jedno nazwisko, które już padło. Możemy przemieścić się w stronę figurki Heleny i Lecha. Ale jeszcze powiedzmy tutaj o Pacykowie. Jak już jesteśmy w tym miejscu,
Bo tu mamy dwie rzeczywiście piękne figury z Pacykowa, zaprojektowane przez Władysława Adamiaka. Znamy kilka pacykowskich projektów jego autorstwa, właśnie krakowiaka, krakowiankę, górala, góralkę, czy takiego stojącego Janusika. Adamiak był uczniem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie. Uczył się także właśnie u Szafrana w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie. I jak wskazują dzienniki, półtora roku spędził na praktyce właśnie w Pacykowie. W związku z tym najpewniej właśnie wtedy w latach 20. powstały te jego projekty. Jeszcze jedna duża figura, 40-centymetrowa Matka Boska Skępska, znajdująca się w Państwowym Muzeum Etnograficznym, też niesamowita figura, taka trochę artdekowska. I jego, nie wiem, co działo się z nim w latach 30., natomiast w czasie wojny, możliwe, że pracował w Pacykowie, natomiast w czasie wojny został zesłany na Syberię i z tej Syberii przez Iran trafił do Tanganiki. I dopiero pod koniec lat 40. dotarł do Polski, zamieszkał w Warszawie i przez wiele lat pracował jako technik w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Także to jest też taka postać, którą warto przypomnieć, no bo takie tragiczne polskie losy, prawda? Człowiek pochodzący z dawnych naszych Kresów Wschodnich, głuchoniemy i to też jest podkreślane. Znakomite projekty właśnie te przedwojenne, no i taki bardzo, bardzo trudny los z czasów okupacji, właśnie ta Syberia i Afryka. Dobrze, to ja zapraszam Państwa w stronę kilimu, który wisi na ścianie, a pod nim grupa obiektów kobaltowo-niebieskich i tam znajduje się Ślązaczka. Tak, pięknie sygnowana, datowana, Helena i Lech Grześkiewiczowie, kolejny tandem warszawski, ona wykształcona w Rzymie i w Paryżu, on w Rzymie, chyba właśnie w Rzymie się poznali, po wojnie zamieszkali w Warszawie czy pod Warszawą. No i też znani są z bardzo wielu prac, bardzo różnorodnych. W Pałacu Kultury mamy ich wspaniałe żyrandole, zresztą nie tylko w Pałacu Kultury, bo również w hotelu Giewont na przykład w Zakopanem, czy tutaj na MDM-ie w jednym z obecnych barów. Z kolei w kolejnym miejscu takie niesamowite w dawnym sklepie u Krawców kompozycje architektoniczne na ścianach. Oni współpracowali także z Włocławkiem, prowadzili pracę z tamtejszymi dekoratorkami, Także z tymi zalipiankami, które były tam ściągane. No i wykonywali wiele prac, właśnie żyrandole powstały we Włocławku, ale także patery dekoracyjne. No i mieli też taką może mniej znaną serię kobiet, czy też bab w strojach ludowych, ponieważ no niektóre są takie rzeczywiście potężne postacie. I one są wszystkie opisane, że tu jest, nie wiem, z Opoczna, tu właśnie jest Ślązaczka. Rzeczywiście warto zwrócić uwagę na te figurki, bo one są bardzo rzadkie. Mhm. Tak, pojawiają się na rynku nie częściej niż jedna w roku. Tak. Była u Państwa, prawda, chyba ubiegłym, jakiś czas tak, temu. Tak, w ubiegłym roku inny typ, nie pamiętam już z jakiego regionu. I oczywiście znalazła nabywcę. No trudno się dziwić, bo jest to coś rzeczywiście niezwykłego i rzadkiego. I może jeszcze chodźmy tutaj. Barbara Banaś mówiła o serwisie płaskim, tam są te piękne płaskie, tu jest płaski różowy, czyli Bronisław Kryński tutaj nam się pojawia, czyli główny technolog do pewnego momentu fabryki w Ćmielowie, twórca właśnie tej porcelany różowej, a także porcelany w kolorze takiego delikatnego błękitu, szkliwa kości, koloru kości słoniowej. A więc też taka postać no, niezwykła i można powiedzieć bardzo ważna dla polskiej ceramiki. On potem wraz z tymi najwybitniejszymi ćmielowskimi pracownikami, Marcinkiem Wysockim, przeszedł do świtu. No i niestety zginął w czasie wojny, zresztą tak jak i Marcinek. Natomiast w dokumentach fabrycznych z czasów wojny ćmielowskich
gdy analizowane są te lata tuż przed wybuchem wojny, właśnie pojawia się zdanie, że straciliśmy nasze najlepsze siły i właściwie musimy tę fabrykę odbudowywać jak gdyby po raz kolejny. Wtedy już pracował Potacki i wtedy pracował Szewczyk. On przyszedł po Szkole też Przemysłu Artystycznego w Krakowie i został projektantem właśnie w Ćmielowie. No natomiast Marcinek, chyba główny projektant w latach 30. w Ćmielowie, działał w tym czasie w Świcie, no i tak jak wspomniałam, został zamordowany w więzieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. I mamy z Ćmielowa jeszcze jedną taką bardzo piękną rzecz, a mianowicie tę bombonierkę. Ja od razu na nią zwróciłam uwagę, ponieważ ona jest dekorowana ręcznie i jest dekorowana... O, widać, właśnie tutaj jest taki efektowny ptak. Przez Barbarę Jęczkowską, która była absolwentką poznańskiej zdobniczej i zaczęła pracować najpierw w Chodzieży, potem pracowała w Ćmielowie i jeszcze jest notowana podczas wojny. Nie wiem, co się z nią później stało, jakie były jej losy. Zresztą właśnie, nie mamy dokumentacji dotyczącej okresu powojennego, ale nie mamy również dokumentacji dotyczącej okresu międzywojennego i wcześniejszego. O ile zachowane są rejestry handlowe i wiemy, kto był w Radzie Nadzorczej, kto sprawował funkcję dyrektora zarządzającego, to nie ma żadnych dokumentów dotyczących projektowania. W związku z tym też tak po omacku krążymy i zastanawiamy się, kto co zaprojektował. Pewne obiekty możemy połączyć z nazwiskami, natomiast no jest to, jeśli chodzi o okres międzywojenny, w przypadku Ćmielowa zdecydowana mniejszość. Podobnie zresztą jest z fabryką Mańczaka. Tutaj mamy taki śliczny serwisik dla dzieci fajansowy. W Chodzieży dwie fabryki, fabryka Mańczaka, czyli fajans, i fabryka porcelany, która w pewnym momencie została wykupiona właśnie przez fabrykę w Ćmielowie i to było jedno przedsiębiorstwo mające dwie potężne fabryki. Zresztą Chodzież od razu na początku okupacji została przejęta przez Niemców i też w tych dokumentach ubolewano nad tym, że straciliśmy 2/3 naszego majątku. Tak więc no, to świadczy o tym, jak potężna ta Chodzież była. Zresztą tam też produkowano porcelanę techniczną, która no, dawała przedsiębiorstwu bardzo duże zyski. Ale jeśli chodzi o Mańczaka, to może jeszcze jedna taka ciekawostka, ponieważ polskie fabryki bardzo niewiele patentowały swoich wyrobów. To znaczy pojawiają się oczywiście wzmianki, ale Mańczak akurat opatentował dwa swoje znaki i potem następcy Mańczaka również opatentowali swoją sygnaturę. Tak więc tutaj mamy dosyć dokładne daty i możemy ustalić, z jakiego okresu te obiekty pochodzą. I to jest rzeczywiście wyjątkowa sprawa. Świt opatentował swoje znaki, zresztą Ćmielów mu tutaj wbrew robił, ponieważ patentował znaki, które mogły teoretycznie stać się sygnaturą Świtu. Sam opatentował też wcześniej to w trójkącie, natomiast ono ma tak różne kolory i różne kształty, że tutaj też troszeczkę błądzimy po omacku. Wiemy, że ten taki najbardziej charakterystyczny znak niebieski był stosowany od mniej więcej 1938 roku i także w okresie wojny. A tak to właściwie niewiele. I to jest ciekawe, że Mańczak na przykład patentował swoje figurki. Więc też mamy tutaj już datę, prawda, ich powstania. I możemy szukać ich autorów. Wiadomo, że on współpracował z wybitnymi rzeźbiarzami poznańskimi. Wiemy, że brat Mańczaka, Sylwester, również był rzeźbiarzem i dla niego tworzył. A tak to właśnie rozbijamy się o brak źródeł, szukamy w prasie, szukamy w różnych jakichś szczępach dokumentów. No i niestety nie mamy tego, co mają Niemcy czy Czesi, czyli tych dokumentów i tej ciągłości naszych fabryk. I no to jest bardzo smutne,
Ale równocześnie jest też może pole do badań i może jeśli komuś się uda ustalić właśnie tego mitycznego Wendorfa, czy on był, czy go nie było, czy był w Paryżu, czy w ogóle nie był w Paryżu, czy ktoś go wymyślił. Bo to są, prawda, najbardziej znane czy serwisy i takie kultowe, a o projektancie nie wiadomo nic. Na szczęście mamy obiekty. I na szczęście mamy obiekty. One się pojawiają, tak. Ich się trochę zachowało i na ich podstawie piszemy historię wzornictwa, więc możemy się też nimi cieszyć tutaj tak. Dzisiaj. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa, czy mamy jakieś pytania do dr Bożeny Kostuch? Nie tylko na temat ceramiki, to mogą być ulubiony obiekt na tej wystawie, albo może inaczej, może ja zapytam, co ty, Bożeno, wyniosłabyś z tej wystawy? No wyniosłabym kilka obiektów, ale może wyniosłabym obiekt, o którym nie mówiłam i o którym Barbara też nie mówiła, a mianowicie Bałamuta i Tomaszów. Ja bym nie wyniósł, bo ja mam. No, no, zazdroszczę. Znaczy ja niczego nie zbieram. Oczywiście nie zbieram ceramiki i nie mogę zbierać ceramiki, natomiast wyniosłabym po to, żeby na przykład podarować do muzeum i wzbogacić kolekcję, ponieważ my rozumiem, mamy... Rozumiem sugestie. Nie. Nic nie sugeruję. My mamy w zbiorach 4 prace właśnie z Tomaszowa Bławuta i to jest fajne, że one mają naklejki firmowe. I tam są napisane nazwy tych fasonów, więc wiem, jak się nazywały i wiem, że zostały kupione w 1964 roku, więc już mamy datę, prawda, nieomal powstania, ponieważ Bławut był związany z Tomaszowem od 1962 roku, więc bardzo nam to, że tak powiem, ogranicza, jeśli chodzi o te 4 nasze obiekty, datowanie. No ale tu spójrzcie Państwo na to szkliwo, po prostu jest przepiękne. No i właśnie ta forma nowoczesna, a równocześnie szkliwo ciemne, jak gdyby nawiązujące do ceramiki dymionej, do siwaków, więc też to takie zderzenie tradycji z nowoczesnością. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jeżeli nie ma z Państwa strony żadnych pytań, to Bożeno, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to oprowadzanie. A ja też dziękuję za zaproszenie. Myślę, że jeszcze przez chwilę wszyscy jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Natomiast ja zapraszam też na wystawę na poziomie, w galerii na poziomie zero, gdzie eksponowane są tkaniny, aukcja tkanin już w najbliższy wtorek. Te przedmioty możemy oglądać, podziwiać do czwartku, do godziny 19, kiedy odbędzie się ich licytacja. Dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam w kolejnych dniach.